pierwszy mecz w grupie, mecz eliminacyjny. I witamy od razu debiutanta, Tomek Ziembikiewicz, po raz pierwszy na turnieju Rosenhof Darek Cup. Z tego, co mówią koledzy, to może 16 triumfator turnieju. Na starym banerze mamy 14 czempionów, na nowym hiszpańskim banerze mamy jednego. No i kto wie, może 19 lutego 2012 roku Tomek Ziembikiewicz z Bolesławca będzie tym drugim na hiszpańskim banerze, a 16 podczas całej historii. O, świetne zagranie Kaja. No i bardzo ładnie zachował się Tomek. Przyklasnął swojemu przeciwnikowi. To jest zawsze mile widziane. Sportowe. Zerowe zachowanie. Znowu świetna akcja Kaja. To jest dobry fragment dla Kaja. Kaj jest znany z tego, że dużo psuje, dużo zdobywa bezpośrednio punktów. Tomka jeszcze nie znamy, ale można było widzieć, jak świetnie serwuje. No i ładna akcja, świetny retur. Nie tylko świetnie serwuje, ale mieliśmy przed chwilą szansę zobaczyć, jak świetnie retowuje. No, to jest dzisiaj najbardziej oblegany kort. Pierwszy debiutant, po drugie ekipa z Bolesławca jest dosyć mocna i szeroka. No i Tomek typowany jest przez kolegów jako ten triumfator. Drugiego seta w grach eliminacyjnych grupowych. Tomek prowadzi 5-2.